Cześć, witajcie, z tej strony Michał i dzisiaj jest ze mną oczywiście nie nikt inny jak zbierający jajka, Mikuś. A witam was bardzo serdecznie. I dzisiaj Ja tu jesteśmy... zbieram jajka jak popaprany, jak ziarnarz. Oczywiście dzisiaj jesteśmy na Słowacji, o 9 rano wyruszamy na żniwa. Wilgotność myślę, że będzie good good. Pytam, że tak nie umiesz badać wilgotności. Rękę sadzam i patrzę. Dobra, czekaj tam. My tu lecimy już sobie na pole. Nie wiem, gdzie tu Miki będzie wjeżdżał, bo ja wjeżdżam tu, Miki może dalej wjazdem wjedzie. Boże święty, cały kombajn będzie brudny. Już jest brudny cały kombajn. Jezus ty mój, a mnie zarzuciło. O, tu Miki zostawił od tej siódemki oponę przednią. No bo tego się tam przebywałem. Zapasówka się zgubiła. Odczepiła się od podwozia. Boże, tylko chyba jeden gaz jest, ale dobra. Nie, A jest nie ten kolejny. drugi. Teraz ci zazdroszczę, że tamtym wjechałeś, tylko będziesz miał gorzej z wózkiem. Czemu zostawię go tutaj na drodze? Dobra, podpinamy header. Na drodze, tak. Najlepiej, na poboczu. Dobra, A czekaj. Gdzie indziej? O Bożeż ty mój. W drzewo, żebym walnął. Miki, jak uważasz, powinniśmy ciąć tu na sieczkę czy na słomę? Tu, na sieczce. Dobra, bo tu pszenica jest. Wyłącz pokos słomy. Ja się od razu Jak przecinam. jedziesz, tam jedziesz. To ty jedź w drugą stronę może, to czy jak? Ja się od razu przecinam, gościu. A. Albo nie, czekaj. Pojademy dookoła. To jadź Miki w prawo dookoła i ja też jadę w prawo. No dobra. I potem cię po prostu wyprzedzę tak jakby, bo ja mam lepszą kosę i ona szybciej tam wiecie, wykasza i w ogóle nagarnia tam. No. Potem zestawy się myślę przyciągnie. O Boże. Co się stało? No to wideo nie podniosłeś? Aha, no słomę leży. O Boże, ty mój omijaka, zrobiłem stratę 5 milionów na dzień będą. Ty jak idzie? U nas już w realu po żniwach, a my tu tniemy na Słowacji, bo na Słowacji to inny klimat, wie ta zima, dopiero śniegi roztopiały się przed chwilą. Tak, kłam tam, kłam, no, kłam. Roztopienie śniegów było jakoś dzień przed tym, jak zaczęliśmy sianokosy. Ogólnie dzisiaj mamy już 4 września, nie Miki? No. Dzisiaj byliśmy już w szkole o 9, ja o 9:30 wróciłem. A teraz mamy godzinę 10, ileś tam, 20. A właśnie, jeszcze Miki Wi-Fi w telefonie wyłączę, żebyś miał tu lepszy komfort grania. Dokładnie. Jak widzicie, wakacje się skończyły, to my nagrywamy. Dlaczego by nie? No dokładnie. I tak myślę Ale dookoła. ten tam leci normalnie jak dziś. Ty niby 7 na godzinę, a cię nie mogę dogonić. Ej, tu jest jeszcze jeden wjazd. O kurde. Ile wjazdów, hera. Tu jest wjazdów jak dojazdy. Jak ja tutaj normalnie... stanę, nie? Tak sobie ten... Jak na obwodnicę stopnę, Jarocina. A ty pojedziesz. Ty, tak ci powiem. Że ten cypelek tak jakby na dwa razy weźmiemy. Dobra, czekaj, ja tak zetnę zakręt trochę. Potem się to... Ale to zrąbał. Potem się to dobierze, albo ty weźmiesz, obojętnie. No ten Lexian to tam, wiecie, lepiej przetrawia takie rzeczy. Łe, on tam bierze wszystko. On z gałęzi nawet zboże robi. Pewno, że tak. Ty, ja do obkoła, no nie, to za będę miał zbiornik do obkoła, jak objadę. Ja mam 26%. Tylko? A nie, bo ja w sumie dłużej jechałem. A ile ton? 9,5. On mi pokazuje 5. Ale ja też mam Masz trochę... większy header, trochę, ten no. zrobiłeś. Trochę większy i więcej przejechałem, nie? Ja całą szerokością biorę, a ty tam trochę zawsze ten zostawiasz. Nie, Mikuś? Nie. A ty się zostawiasz. No headera trochę dobierasz, nie? No, bo przecież tak to by ten... Bo ja tu co? Aby tam nie dotyła. Ja całym headerem biorę, bo ten... Bo tu nie chcę krzaków wyciąć, ale Lexian to by krzaki wyciął ładnie. Łe, nawet mi nie poszli, to nie. Tak czy siak by szedł 7 na godzinę. Cicho, idzie 8 pod górkę. Ob 8 pod górkę, a z górki 7.
Aż Tylko może ten na ręcznym. hamulec jest taki, wiesz, awaryjny. O Boże, na ręcznym jedzie. Ręczny się Tak. zaciął, nie chce się wpuścić. To nie da rady. No ni chuja nie da, nie nada w pizdziet. Może ja się tutaj przetnę jakoś, to i tą wycieczkę obrobię. Nie, dobra, lecimy dookoła. To mi się obetnie. Dobra, już mniejsza z tym przyjacielem. Już? O, ty szatan listo. Jadę wycieczkę O dookoła. Boże, jak się przeciął! Ja rozumiem, jakby jeszcze jakimś bizunem leciał i by się tak przeciął, no ale lekcją. Tak przecież. Czemu? No tak dupnie jakoś przez środek. Jak? No normalnie, no dobrze, teraz wycieczka jest na środku, trzeba ją ominąć, tak? O to nie. O Boże, aż monitor oplułem cały. Czekaj, no bo to. Dobrze, że tego na nagraniu nie ma. No, jakbym kamerą monitor nagrywał, to by było trochę gorzej. Aż normalnie w krzaki wjechałem, jak wycierałem monitor. Ogólnie Ty tam normalnie trzesz monitor jak oczy. jak widzicie, baloty jeszcze leżą na łące, bo czemu by nie? Mamy w planach je zwozić dopiero jak nam zabraknie siana oraz trawy w balotach. No i Dokładnie, bo będziemy teraz nie ma raczej owijać. czasu. No, teraz nie ma czasu, teraz żniwa. A to może leży, bo to się nic nie stanie. Tam tylko odesianem delikatnie, ale to tam wiecie. Damy radę jakoś tam. Siano nie musi być aż takie Czysto, suche. krowa by czysto zeżre. No ja. Hojne widły gnojne oczywiście mamy. Dokładnie. No. Ty, i teraz jak ty to tak się przetnie? I z powrotem teraz objedziesz, czy jak? Nie, jadę teraz tak jak jechałem, prosto. A, dobra. XD. Jak to dziwnie przecięte jest. A więc widzisz? Koło jakoś. Miki, więc robimy na małe cięcie, bo żeby Action nagrał. Dobra, także jesteśmy po krótkim cięciu, bo coś z Actionem ostatnio mi się dzieje i nie wiem jak to będzie, nie? Więc ten. Miki, ten cypelek potem się obetnie, choć ten teraz tutaj będziemy całość obcinać. Znaczy No się no. pnę tutaj jak idzie. Dobra, ja tam zaraz po przyczepę se skoczę. Czyli po przyczepy, dwie, też szóstką przylety. I PM ja mam też już 70%. No ja 100. No, 98. 99. I suwa. 100 jest. A tak dupnie akurat jeszcze wjechałem, nie, że nie miałem rury na wierzchu. Widzisz, ja tak zawsze pnę, żeby była rura na wierzchu. Bo ty tam ten, u wuja jeździłeś, to widzisz. O Boże, a Mikołaj, co ty tu się na gospodarstwie pedalasz? Stoi na gospodarstwie, a tam jakiegoś Mietka pewno wsadził w kombajn. Cicho. O, ale chociaż ten, plandeki mi zdjął. Ja tam chociaż jajka umiem pozbierać, a nie to co ty. Tylko tym joystickiem się tam bawi. Czekaj, tam se drugim wjazdem polecę. Myślę, że na metoteczki elegancko wejdzie. Jeszcze w te żniwa nie były używane ani razu. Nie no, chyba raz były używane na rzepę. O kurde, a rzepaku tak się tak nawaliło, że jasny No, dzik. rzepak w tym roku to taki nie wypał, że no. Bo tak sypało, ja wam mówię, normalnie Tak sypał, że hej! 50 kilo z hektara. Ale to tak tłukło. Dobra, picobello magnifique. Jeszcze się może screenka zrobię, o. Jezusie Chrystusie, nagrywanie, żebym przez przypadek wyłączył. Ale już włączyłem, Mikuś. Ale cię przyciszyło tak jakby. No bo ten przykłem. A. To weź teraz się przez chwilę nie odzywaj, żeby się mikrofon ten wrócił O tak Boże, jakby. ale mam laga. Dobra, spoko. Dobra, puścił. Ale mam. Nie, jednak nie trzyma. Ten. Trzyma, puścił? Nie, Na trzyma. Miki na pustą syp przyczepę, okej? Kurczy syn, ale mam ping. Polecam wyłączenie internetu w telefonie. O, tu se tak ładnie odetnę, żeby już na prosto można było jeździć. O Boże, ale ciebie ten jak kombajn przycina. Ale se ładnie normalnie obleciałem, żeby mi nikt nie wyskoczył, bo mu łeb odetnę, nie? Tak samo jak. Co? Żeby mi nikt nie wyskoczył teraz na pole, bo łeb mu odetnę. Mam podniesiony header, lecę pe na pełnej, nie? Włączony. Ej, przerywa się, nie wiem czy ten. Czy coś się nie psuje z internetem twoim. Nie powinno.
A, ty mówisz o mnie, bo ja nie słyszę. Nie powinno. Nie powinno. No. O, cicho, teraz jest dobrze. Beten. Chodź, słyszę to mi. O, źle, co mi kuś. Dobra, na pusto, żebyś sypał. Bo ile ty masz pojemność zbiornika? 10, niecałe. Ojej, ja mam 10,5. Kurwa. Źle, o Jezu, mój, Jezus Maria, pszenicę, żem ubił. Może bym za prędko skręcił, bo myślałem, że to tu, a nie tu. Nie, ja mam 9,5 rzadki. O Teraz Boże, ten mam mi rurę w krzoki. Jak ja mam mu podjechać teraz? 9,5. Tu, nie, ja sobie przywiadę. Wjedź w ten, w nowy ten wjazd i ten, i będziemy się sypać w biegu. Nie, bo ja nie ten, ja mam 98%. No to co? No to ten. To zdążymy, spokojnie. Wjedź w nowy ten. Ja już sobie tu podlecę trochę. No, ja zrobiłam. Ha, ja tak mówię, czemu 10 na godzinę i głowy wszedł? Widzisz, ja tu muszę powoli się, ze spokojem. Ja obetnę tamten cały długi ten, a ty dopiero tu obetniesz. Pusty? Nie, trochę byś mógł do przodu podjechać. A, bo to ten 8 teraz trzeba przyspieszyć trochę. Pa! Już teraz pod górkę jest, to 8 idzie. No właśnie, nie? Skurwany, jak to chyba w lekcjonach jakiś taki ten. Jak wyczuję, że jest kąt powyżej 20 stopni, to ten. Czekaj chwilę, stój, ja cofnę. I ty też trochę cofnij. O ja pierdolę. Wysypiemy się. Ja się Wysypno. wysypię i tam, i pojedziesz z tym. Aha, bo ja to już zgasiłem. Dobra, przynajmniej się ten rozrusznik przepali trochę. O. O Boże, cofa się, przepamy z tyłu dzisiaj po grze. A tak ogólnie widziałeś z driverem u Ericssona nową serię? Tak. Ten. Jak? Widziałeś na jakiej mapie Miki? No. Pamiętasz tą mapę, czy nie pamiętasz? Pamiętam. Ja normalnie do Goldfoxa napisałem mu na tym, czy ją przekonwertuję. On mówi, że na razie nie. Aha. Bo ją szukałem, nie? I mówię, kurde, ta mapa, nie? Jezu. Ona była zarąbista, świetna. Wszystkie wspomnienia mi wróciły, nie? Jeszcze takie Ona podobne. z 15 była My tam zarąbista. mieliśmy 60 MTZ-a i co tam my mieliśmy jeszcze? Chyba 912? No, 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 też tak właśnie, co myślę. No, coś I tam takiego, byśmy mogli jakieś zrobić taką Lego realną. Boost albo 85? I tam byśmy mogli taką realną serię zrobić. Nie, my mieliśmy coś, co tu za podrzaczek podpinaliśmy pod coś. No to 912 to No, było. Takie no, czerwone. no. No, 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 czerwony, no. O. To tam byśmy mogli taką serię od zera, nie? Na początku dwie sześćdziesiątki, albo 30 i 60, a potem jakieś. Zwiększejsze. No. Albo ten 60 i 35, 12 i tak dalej, i tak dalej. Jak mi normalnie ładnie sypie. Ty, ja na tylnią sypię, nie? A ty na przednią. Tak. Ty więcej nasypałeś na przednią niż ja. Tak? Znaczy się ogólnie nasypałeś więcej niż ja. To nie tak. No widzisz, w biegu to od razu tonę szybciej, tonę więcej wysypiesz. Pewnie, że tak. Tam wyjeżdżę ze zbiornika, się trochę wyskrobię jeszcze. No. Blachy tam Ale dolepił, zawsze, opilki. zawsze przy zamykaniu rury ci się wysypie ten kilogram zboża, nie? O. Ale pomyśl, taki kilogram zboża, dajmy taki pan marchwiak, co ma 100 parę hektarów, wysypuje, dajmy 30 razy, to takie 30 kilo jest, nie? Już pół worka. Ale wiesz, Dokładnie. co to dla niego, popląć przynajmniej będzie, nie? I rurę zamknij, co ty, szkoda ci hydrauliki, czy co? A po co? Nie Tak, wiem. rura jest otwarta, drzew nie ma, także mogę ciąć z rurą otwartą. Szkoda ci hydrauliki. Weź, ej, weźmiesz to naraz, czy nie? To. No to. Nie, nie weźmiesz. Ja bym wziął. O Boże! Taki cienki pokój zostawił jak do Wistuli. Wziąłem, Trochę. O Boże, sieczkę se koszę. Jeszcze raz przemielimy to, co klas wyrzuci. teraz jest różnica, nie? Jaka różnica? Prędkościowo. No, wiesz, bo teraz prędko wjechałem, a nie tak jak przedtem. No i tak, te 2 km to zawsze. Kurde, chciałem takie ładne zdjęcie zrobić, ale mi nie wyjdzie.
Jestem ciekaw, czy wezmę to naraz tamto, 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 tamto. Oj, wątpię. Chyba gdzieś ty to musiał dojechać. O, to ty weźmiesz ona w drugą stronę. No dobra. Dwa Też na zbiorniki? pusto nie pojedziesz. Czemu nie? O To za Boże. szybko byś ten skończył. Ja ci już tutaj pomagam, ten cypelek. Mogę się ten swój kosić tam. No teraz szybciej ty skończysz. Teraz szybciej ty skończysz, mogłeś wcześniej powiedzieć. Ja to ci pomogę przecież tam też. No więc właśnie, no to nie ma żadnej spiny, Ty, nie wiadomo na raz czemu, tu tak? wziąłem tylko końcówkę. Tam zostawił omijaka chyba, nie? Na No, tam końcu. przyrzepa, no bo tam to jest dużo. Taki na bizona przejazd. Ty. O! Potem na halę będzie trzeba sypać. O Jezus, ty Maria. Żeby przez ścianę nie przesypać, bo to takie dziury są w ścianach od myszów, że... Myszów. Od mysz, o. I widzisz, nie wziąłeś na raz. Ale nie, tu trochę wziąłem na raz. Przez 5 metrów. O, Ja też tam trochę 69%. wziąłem na raz. Ej, ogólnie, jeszcze ile mamy pól do koszenia tutaj na tej serii? Z 5? Nie wiem. 5, 10 hektarów. Ty, mogłem wziąć tą tandemkę, nie? Tak? No. Bo jeszcze nie wejdzie wszystko na metal. Tak? Ja mam 8 ton. Ty też pewnie coś Ja ponad. mam 5. No. Co ty? Jak tam 3,5 tony wchodzi, wejdzie na moją i na twoją jeszcze wejdzie 3 tony jakoś. Dobra, lecę tam to ciąć. Jedzie. Zaraz się zobaczę, jaką przyczepę przyciągnę. Czy tandemkę, czy jedną tą, co pod twoją T7 stoją. A może jeszcze gdzieś jest pszenica, co? Dwie wzięli, No. na jedną nasypali, a drugą zaciągali tam najwyżej. Zaraz zobaczę, gdzie jest pszenica. Jest ogólnie małe Czy cięcie. tutaj wywozimy gnojówkę? Ej, nie, a jeszcze na takim mniejszym polu jest pszenica, więc myślę, że na odcinku śmiało można ją wykosić. To tam polecimy, no. No spoko. Potem się może kombajnami zamienimy, albo jak. Nie, ja tam w swoim lekcjoniku. Dobra, niech ci będzie. A ty już masz pełno? 90%. O kurde. Nawet nie będę jeszcze raz wjeżdżał, tylko już od razu po przyczepę polecę, nie? Nie, wysyp na te dwie przyczepy tyle to, co ty masz, bo ten akurat to będzie chyba. No to ty, a czekaj, o, tu jeszcze to obecne. Podosypuj tam wszystko, jak idzie już. A ja tutaj chyba powinienem to wycie na zbiorniku. Dobra, na tylnym. O Boże, nie trafiłem na przyczepę. Przyczepa pana 5 jeszcze nie trafił. O nie, bo ten kamerka nie działa na rurze. No. Trzeba Ale było tam oddało, jak haliny z 5 postawić. hektarów to oddało nawet, nie? No, nawet. Ale i tak za mało. Jak za mało. Taki przyczep z tego pola powinno ze 4 wyjechać. Takie zestawy. O czekaj, 14, 28, 28, 38 ton z 5 hektarów, moim zdaniem bardzo dobrze, pszenicy. No, nie powiedziałbym. Z takiego pola 5 ja bym hektarów więcej to. chciał, żeby mu spało. Tu jest 5 hektarów. Tu? Hmm. Tu jest 12. Co ty, 12 to było na tym wielkim, co presowałem dzisiaj. Ale nie, tak jakby było w realu tyle, to by było 12 hektarów. O Boże, jak się drze ta twoja T7. Co się dzieje? Sam się dzieje. Nie, bo wiesz, ona się jeszcze dobrze nie odpaliła, a ja już na wsteku lecę i tak. Jak na wsteku? Ona się dobrze jeszcze nie odpaliła, wiesz, jak 30 niektóre tak długo odpalają we farmingu, nie? A, To ona albo się. te zetory, nie? O No, kurczę, ona się jeszcze zetor to dobrze jest nie odpaliła i najgorsze. ja lecę i tak. No to Michał ci powiem, nieważne jak to zaczął, ważne jak to skończy. Ja już też skończyłem. No ja skończyłem ostatni to polecenie.
teraz nie Kurna ma dziad. nic. Tak się, tak tymi przyczepami słabo, żem wjechał, nie? Że nie mogę wyjechać jedną. Ludzie, nie patrzcie na moje umiejętności, chy. Pomnika nie ma w ogóle. No właśnie. Ty, tuz mi się rozłożył. Jedziesz czy nie? Bo ja tam zaraz przyjdę, bo ty to chyba moim tunikiem jedziesz. No, dokładnie. Dobra, już jadę z jedną przyczepą, bo musiałem rozpiąć je. Ale ta siódemka jest piękna, nie? A, ja tam ją pieszczę. Jakby miała jeszcze ten... O Jezu, nie... Mogłem tu nie jechać. Ej, Niki... No, no, no. Plandeki Tu jest zaciągnij. trudna. I, o Boże, ale przylepał już. O, tak nawet. Ciekawe, Miki, nieważne kto zaczął, ważne kto skończy, pierwszy się sypać. Okej, dobra, plandekę tu trzeba dociągnąć. Ej, nie mamy tego moda na zaciąganie plandeków. Szkoda. No. Ja się jeszcze sypię. No właśnie, liczy się kto skończył pierwszy. Bo to wideo nawet nie opuszczam, bo tam bardzo podobna jest pszenica. Tamten To co, następny. na wózek zakładamy, czy nie? No przecież, bo przez mostek będziemy jechać, ten gówniany taki. Który, ten tutaj obok gospodarstwa? No, jedziemy tak jak na tą dużą naszą łąkę, wiesz, którą. Oba. Ale ja nie będę tędy wyjeżdżał, bo tędy to masakra jest wyjechać. A z pełnymi przyczepami, o Boże. Ja nie wyjadę. No nie no, z tą twoją jedną to jeszcze, nie? Ale Niepełną. nie, tym drugim zestawem. Nie no, ja tam lepiej bym nie ryzykował, bo nie mamy hola dobrego. Że jeszcze by pęknął, to by ci szyby powybiło. A, no, szyby, hol. No tak, jakby pęknął na zaczepie, to o. Ręka, noga, mózg na ścianie. Oko na widelcu. Ucho na widelcu, sorry. Tu mi w tą stronę się łamiemy. O kurde, aż mi ten... No. Proszę o wózek za chwilę. Ale kiszonka to tu będzie, myślę, że sypa kukurydza, tak 3 metry na oko. No, Co? Tu no. ma 2,5 kukurydza. Nawet nie 2,5. O Jezus, Jakby się ona by Chrystus. miała 3 metry, to by inaczej wyglądała. Będzie trzeba Adama załatwić i Wicka, myślę, i może Guma jeszcze będzie chciał. A Miki dalej stoi na gospodarstwie i się opierdala. O Boże, ale przypierdoliłem. Miki to jest taki normalnie as, że on nawet z kombajnu nie wysiadł jeszcze. No widzisz, ja tu pracuję, a nie tak jak ty. No ja O się... Boże, nie wdał się w mostek. O, ja tu na styki wchodzę. Centymetr z tej, centymetr z tej. O, Opony do zaraz wymiany. przyjdę z miarą. Opony do wymiany. Przednie. Napędowe. Ja ci powiem, mam szersze opony tutaj niż ty. Ale węższy kombajn. Ale jest szerszy ogólnie. Przód ma szerszy mój. Szersze opony, ale węższy rozstaw osi. Nie. Pa, jak uważam, header odpiął. O Kręć! O, Boże. o, o. No nie, jeszcze we wjeździe pewnie odepnie. Albo nie, o tam, no, 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 good, good. Jakie, no bo ja to nie mogę podpiąć. O, dobra, podpiąłem. O Bożeż ty mój, czekaj, no. Opuścimy. O, ja pierdolę. Dobra, nie było. O kur... Wszystkie drzewa moje. Aha, że masz pracownika zatrudnił innego niż Mikołaj. No chyba ty zatrudniłeś, bo ja nie. No mówię. Jezusie Chrystusie, zaraz mu te dzioby porywam. A kurwa się wpiął, ty. O, kukurydzę wpadł. Jak to po... O Boże, to pole jest duże. Takie małe, bym powiedział. Mniejsze chyba niż tamto. To mniejsze... To mniejsze może być troszeczkę. Hektar 50. Ej, tak ścipałem, że niepotrzebnie zaczynaliśmy, no ale. A czemu nie?
No bo zaraz i tak będę kończył odcinek, bo kurde, już coś koło 30 minut jest. No, to nie jest źle. Ale wam się pierwszy odcinek właśnie z tej serii spodobał. No, taki dłuższy ze dni, to może akurat. No i ja wam myślę, że zaczęliśmy ledwo te pole, ale ja wam dziękuję za oglądanie. Do kolejnego, trzymajcie się, na razie, cześć! Hello.